Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawia, że miasto tętni życiem? Dzisiaj zabiorę Was do Pattayi, ale pokażę Wam ją zupełnie z innej strony. Zapraszam Was na coroczny bieg w bikini, który całkowicie zmienia oblicze tego miejsca. Witajcie na kanale MM Majerski. Dzisiaj mamy okazję zobaczyć Pattaję od środka, nie tylko jako miejsce plaż i słonecznych wakacji, ale również jako centrum kolorowego i dynamicznego wydarzenia, które przyciąga uwagę ludzi z całego świata. Pokażę Wam dzisiaj, jak rozwinęło się to wydarzenie, jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności i jakie wartości promuje. Jeśli jesteś ciekaw, co to jest bieg w bikini i jak wpływa na życie Pattayi, zasubskrybuj teraz ten kanał i zostaw łapkę w górę pod tym filmem, a teraz na własne oczy zobaczcie, jak wygląda to wydarzenie. Przyznaję, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o biegu w bikini w Pattayi, nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale już po pierwszej wizycie dobrze wiedziałem, o co chodzi i jak ważne jest to wydarzenie dla tego miasta. Podzielę się z Wami teraz moimi wrażeniami i opowiem troszeczkę o historii tego wydarzenia. Kiedy myślimy o Pattayi, większość z nas wyobraża sobie słońce, plaże i tętniące życiem ulice. Ale dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o wydarzeniu, które może zmienić Wasze postrzeganie tego miejsca, corocznym biegu w bikini. Zaczęło się to wydarzenie zaledwie kilka lat temu jako niewielka, lokalna inicjatywa, ale z czasem wyrosło na coś dużo większego, przyciągające uwagę z całego świata. To wydarzenie, które doskonale łączy sportową rywalizację z wakacyjną zabawą. Wyobraźcie sobie tłumy biegaczy w kolorowych strojach kąpielowych, energiczne rytmy muzyki, które rozbrzmiewają w tle i żywe dekoracje tworzące niepowtarzalną atmosferę. Ale bieg w bikini to nie tylko festiwalowe szaleństwo, to wydarzenie ma też głębsze znaczenie. Jest to czas, kiedy lokalna społeczność w Pattayi jednoczy się, aby przyciągnąć turystów i zapewnić im niezapomniane wrażenia, co przekłada się na znaczący wzrost dla lokalnej gospodarki. W dodatku to wydarzenie, które promuje różnorodność i akceptacją, pokazując, że niezależnie od wieku, wyglądu czy sprawności fizycznej, każdy może wziąć udział w tej zabawie. W ostatnich latach bieg w bikini nabrał też nowego wymiaru, stał się wydarzeniem rodzinnym. Spotkać tu można rodziny z dziećmi, które przychodzą wspierać biegaczy, a także cieszyć się wspólną zabawą na świeżym powietrzu. Organizatorzy biegu coraz częściej podkreślają też wagę ochrony środowiska, promując ideę zrównoważonego rozwoju. To, co zaczęło się jako mała, lokalna impreza, szybko stało się jednym z głównych punktów na liście atrakcji turystycznych Pattaya, co pokazuje, jak dynamicznie może rozwinąć się takie wydarzenie. Dodatkowo bieg jest wspierany przez liczne lokalne firmy, co jest świetnym przykładem na to, jak biznes może współpracować z lokalną społecznością na rzecz wspólnego dobra. Tak więc, jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w Pattayi w okresie tego wydarzenia, nie przegapcie okazji, aby doświadczyć tej niezwykłej atmosfery na własnej skórze. To nie tylko wspaniała zabawa, ale też okazja, aby zobaczyć, jak miasto i jego mieszkańcy łączą siły, aby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Ja chciałem po prostu kebaba. Bo w sumie sam już teraz nie wiem co. Miks. To co wziąłeś w końcu? To samo, tylko że miks. Ale co, miks z czym? Jakie mięsa? Jakie mięsa? No chyba mi się daje, że lampy chicken, nie? Tutaj takie świetne papryczki, bardzo, bardzo ostre, zielone. Nie wiem co to jest, ale raczej ostry sos. Jak tam twoja była? Wygląda ładnie. Nie, to jest ten pomarańczowy. Dorota w końcu miała miks, a ja mam lamp. No to weź sobie ketchup. No to zapytaj, pan pani się szybciej. Ja mam dzisiaj bardzo trudne zadanie do wykonania. Przetłumaczyć tajski dokument na język angielski. Musiałem znaleźć przysięgłego tłumacza tutaj w Pattayi. No i udało się, jestem przed biurem, które takie rzeczy ogarnia. Dokument, który bardzo potrzebuję, który mam wydany po tajsku na język angielski, bo firma, do której potrzebuję go wysłać, akceptuje tylko po angielsku, nie może być po tajsku. No, 400 batów taka przyjemność, czyli jakieś 45 zł za takie, jakby można powiedzieć, przysięgłe przetłumaczenie tego dokumentu. No, taki koszt normalny, myślę. Co prawda bardzo, bardzo dawno takich rzeczy nie robiłem w Polsce, już nie mam pojęcia, ile to kosztuje, ale kiedyś pamiętam, że taką rzecz musiałem w Polsce wykonać, kiedy kupiłem samochód gdzieś z zagranicy i dokumenty były jakieś też
po prostu w języku tam jakimś, nie polskim, i potrzebowałem właśnie pójść do przysięgłego takiego tłumacza i tam gdzie pieczątki, wiecie, podpisy i tak dalej, dokumenty przetłumaczone, i takie rzeczy kiedyś raz w Polsce robiłem, ale tylko raz w życiu, no i teraz taką drugą rzecz raz robię w życiu, ale akurat tutaj w Tajlandii. W ogóle jestem na takiej bardzo, jakby to powiedzieć, biznesowej ulicy, no nie, to chyba jest złe słowo, ale no nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie tutaj dużo rzeczy można na tej ulicy załatwić, można załatwić tutaj wizy, można załatwić tutaj jakieś prawo jazdy, można załatwić tutaj wiele spraw, które trzeba załatwić w Tajlandii, to tutaj właśnie można załatwić, można zrobić sobie zdjęcia, można dobrze zjeść, można poimprezować, bo są też jakieś bary. No to jest taka, jak widzicie, bardzo taka gęsta ulica, w której dużo się dzieje, także byłem już tu kiedyś, załatwiałem już jedną sprawę, ale nie wiedziałem, że jest tutaj też tłumacz przysięgły. No i okazało się dzisiaj, że jest i tłumacz, także... Dobra ulica, dobra ulica. Szkoda tylko, że dokumenty nie zostaną mi dzisiaj przetłumaczone. Mamy piątek rano i niestety na dzisiaj pani mówi, że już ma tyle rzeczy do tłumaczenia, że nie ma szans. Prawdopodobnie na poniedziałek, a w najgorszym wypadku dopiero na wtorek. Szkoda, no ale lepiej tak niż wcale. Patrzcie się, tu jest taka pani na dworze. Ona jest ubrana tak w długie spodnie, adidasy, koszulkę i na to ma kurtkę z kapturem. Na dworze jest 32 stopnie. 32 stopnie, godzina druga, a Tajowie tak boją się słońca, że w upalny dzień, gdzie 32 stopnie to jest w cieniu, bo w słońcu to jest 48, w upalny dzień pani chodzi tak grubo ubrana. I oni jak jeżdżą na przykład na skuterach, to też są tak poubierani w tak grube ciuchy, bluzy z kapturami. O, tu właśnie teraz pan też taki na skuterze przyjechał, to też jest taki opatulony, cały, zabezpieczony przed słońcem, że to jest po prostu masakra. Naprawdę jestem w szoku, jak oni się tego słońca boją i jak oni się mocno ubierają, żeby tylko to słońce ich nie opaliło. I nie wiem co jeszcze, żeby się im od tego słońca nie stało. A ja tymczasem na siłowni, szybka seryjka wszystkiego, 4 seryjki po 15 w serii, do tego 4 razy po 30 pompek. I trening zrobiony dzisiaj, kolejny raz. Taka ogromna impreza, strasznie długie namioty pod spodem, po plaży się ciągną. Myślałem, że to będzie dla ludzi, żeby sobie w cieniu siedzieli, a tu się okazuje, że tu jest tylu zawodników. Szok! Nie wiem, bo tutaj, czy w ogóle będzie można wejść, bo tu jest napisane, że tylko authorized personnel only. O, pan już macha, że nie ma szans. Ja pierdzielę. Jak to pooglądać w ogóle? Jak tu się dostać? Co tu się dzieje w ogóle? Ej, to jest ruska muzyka, przez Taja puszczona. Tutaj Ruscy stoją i sobie tańczą do swojej piosenki. Dobra, ale myśmy zamówili tutaj żeberka i pół kurczaka. I pan tutaj tak śmiesznie robi taką akcję, że niby wędzi w tej beczce czy coś, a tam zwykły grill w środku po prostu wsadzony i je podgrzewa na zwykłym grillu, ale niby z beczki, jakoś tak ekstra można się poczuć.